Radosław Paczuski, jesteśmy w moment po zwycięstwie Pawła Tyburskiego. Kurde, namieszaliście ostatnio w ogóle kompletnie, poczynając od sparingów gdzieś tam w Warszawie, ale tak, dzisiaj zadowolony ze zwycięstwa, Radek? Tak, bardzo zadowolony, przede wszystkim z tego jestem zadowolony, że robi się taka fajna tradycja. Kto trenuje w Uniku u nas tutaj, to wygrywa swoje walki, także cieszymy się, że te przygotowania, które on u nas odbył, dały taki skutek, że wyszedł dzisiaj do walki pewny siebie i zwyciężył w takim pięknym stylu, także no, jestem bardzo zadowolony dzisiaj z jego postawy. Zrobiły te loły wrażenie, to on ma to z piłki nożnej jeszcze gdzieś tam przeniesione, czy po prostu u ciebie to wszystko wytrenował, nauczył się, bo wleciał trzema lołami i widziałem, że Arek zaczął, a Arek nie jest chłopakiem, kto z pierwszej łapanki, nie jest twardzielem, ale widziałem, że zrobiło to wrażenie. Bardzo dużo pracowaliśmy nad tymi kopnięciami, tutaj już tak te dwa miesiące, wiadomo, ostatnie przepracowaliśmy, tak, cały czas układaliśmy wszystkie akcje, były kończone low kickiem właśnie po to, żeby dzisiaj Arka zaskoczyć, no i udało się, tak, bo wszyscy wiemy, że jak ktoś nie ma jakiejś przeszłości dużej kickbokserskiej, to mimo tego, że jest twardy, ta noga ma pewne limity w odporności swojej i dzisiaj to wszystko mieliśmy okazję jakby dostrzec podczas tego pojedynku, tak, no bo niestety ja uważam, że tak, żeby noga była odporna, to te dwa lata trzeba poprzyjmować, a w takim wypadku plan też mieliśmy na to, żeby kopać w łydkę. Okazało się, że skuteczne były low kicki, wyższe troszeczkę te kopnięcia. Arek nie próbował przechwytywać tych kopnięć, także jak to dawało dobry skutek, to krzyczyliśmy, żeby dalej to robił. Tam w sytuacji jeszcze kryzysowej, kiedy Arek się znalazł, parę razy trafił Paweł go kolanem na głowę, także to była już taka destrukcja. Dużo tych młotków na ziemi też spadło. Także no, można powiedzieć, że w każdej płaszczyźnie Paweł zaprezentował się fajnie. Oczywiście widzieliśmy tam wiele błędów, które będziemy teraz niwelować, będziemy poprawiać po to, żeby na kolejnych pojedynkach on jeszcze z lepszej strony się pokazywał, no ale nie wymagajmy tutaj nie wiadomo od czego po tak krótkim czasie przygotowań u nas, także no, na pewno będzie jeszcze lepszy na kolejnej walce. Zapytam Cię, bo szalony pojedynek był tam momentami, Ty się obawiałeś, bo kiedy Arek Tańcula zdobywał, miał takie momenty, kiedy zdobywał przewagę i przechodził i nagle znalazł się na Twoim zawodniku, który doświadczenia parterowego dużego nie ma, on sam zresztą się do tego przyznaje. Obawiałeś się? Była taka obawa? To znaczy, jakby Arek, jeżeli był nawet na górze, to nic tam z tej góry nie robił, ani nie uderzał, ani nie przechodził gdzieś tam do jeszcze korzystniejszych pozycji. Chyba też to wynikało z tego, że był dosyć zmęczony, tak, tą walką w stójce, bo tam go troszeczkę Paweł poturbował wcześniej, także myślę, że to mu odbierało pomysł troszeczkę, te ciosy, które przyjmował na głowę i niewiele był w stanie zrobić, no, również na ziemi. Uspokoiłeś się, jak było to rozcięcie w pierwszej rundzie na przeciwniku, że wszedł ten sierp, bo było widać, że zawadził ten sierp gdzieś tam łuk brwiowy, zaczął krwawić i ta walka, no nie można powiedzieć, że Arek Tańcula tego nie odczuł, bo to było widać, że momentalnie to odczuł już nie tylko nogi, ale już i uderzenie. Tak, na pewno odczuł to uderzenie, ale tak jak wiesz, Tomek, była to walka zawodowa, także wiedziałem, że sędziowie nie będą przerywali z powodu tego, że leci krew z czoła przeciwnika, także wiedziałem, że będzie walka kontynuowana aż dotąd, dopóki zawodnik będzie w stanie walczyć, także tak było właśnie w tym wypadku, no ale Paweł jeszcze tam zaczął go rozbijać dużo bardziej i dużo krwi pojawiło się na macie i z tego co wiem, chyba Arek zrezygnował po drugiej rundzie, powiedział, że nie jest w stanie kontynuować walki, albo lekarz, nie wiem, ale myślę, że z dwóch powodów mogło to być na dobrą sprawę, bo widziałem, że troszeczkę Paweł odebrał chęci do walki Arkowi. Słuchaj, jest ich dwóch. Zuchy chłopaki, tak mogę powiedzieć, ale wcześniej miał walczyć Piotr. Dałby radę tak samo jak Paweł? Tak, myślę, że oni są obydwaj na podobnym poziomie. Obydwa mają serducho do walki i serducho do treningu, co jest najważniejsze. Ja zawsze powtarzam wszystkim, że największy talent to jest talent do ciężkiej pracy i tych dwóch ma ten talent właśnie, także ja lubię z takimi ludźmi pracować, którzy jak przychodzą na trening, poświęcają się w 100%. No i widać później efekty, tak, takiej pracy. Oprócz tego, że oni trenują ciężko, to trzymają dietę, tak, higieniczny tryb życia, to wszystko, co tam wcześniej było, rzucili na rzecz sportu. Spodobało im się i powiedzieli, że będą szli właśnie tym torem, także fajnie też, że nawet tutaj Fame MMA zmieniło chłopaków gdzieś tam treningi w naszym klubie, również to wszystko jakby się odbiło tak na ich głowie, że zobaczyli inny trochę lifestyle, spodobał mi się ten lifestyle i chcą iść jeszcze bardziej w tą stronę, także fajnie, że ktoś gdzieś tam z imprez został wyciągnięty i teraz walczy na fajnym poziomie, bo naprawdę nie mogą się powstydzić chłopaki dzisiejszej walki, była i charakterna i gdzieś tam już poziom sportowy jakiś był, wiadomo, że nie jest to taki jak na walkach gdzieś tam całkowicie zawodowców, natomiast fajnie chłopaki się pokazali i to była, myślę, że do tej pory najlepsza walka na gali.
Trzeba przyznać, że powiedz mi, czy hejt, który się za nimi ciągnie od momentu tego słynnego sparingu z Kasiuszem, ich motywował, czy raczej destrukcja, bo oni naprawdę żyli tym, byli podekscytowani tą całą sytuacją, byli podminowani, to wszystko, co się wydarzyło pomiędzy tamtą sytuacją, a teraz galą, nie rozstroiło was, nie rozstroiło ich w ogóle do wyjścia? To znaczy, wiem, że jakieś tam konflikty ma z Kasiuszem, ja, jeżeli chodzi o te konflikty, to nie wnikam, szczerze mówiąc, ja się skupiam na sporcie, ja Pawła przygotowuję do tego, żeby był sportowo jak najbardziej gotowy na każdą walkę, a jakieś tam konflikty on ma, wiem, to jest tutaj jakby w tej federacji też totalnie normalne, że oni mają między sobą konflikty, oni robią show, te walki jakby odbijają się dużym echem i myślę, że to jest część tego eventu Fame MMA, tak? Że są gdzieś tam spięcia i później są z tego walki. No mówię, a moim zadaniem jest po prostu przygotować go po to, żeby on wygrał, a ja uważam, że jeżeli miałby taki pojedynek, to bez problemu go wygra i bez największych kłopotów możemy wychodzić do Kasiusza i zwyciężyć ten pojedynek. Ty, z twojej oceny, oni są już takimi pełnoprawnymi zawodnikami MMA zawodowymi, czy jeszcze dużo, dużo pracy przed nimi, żeby stać się? Bo ty pamiętasz, jak wyglądał twój debiut i ile do momentu debiutu, ile czasu trwało, zanim ty doszedłeś do takiego poziomu, a byłeś świetnym stójkowiczem, tak? Jesteś nadal świetnym stójkowiczem, a jednak MMA to jest MMA i tutaj na ile czasu, ile oni jeszcze potrzebują? Ja uważam, że jeszcze nie możemy nazwać ich zawodnikami tutaj zawodowymi MMA, są to chłopaki, którzy od jakiegoś czasu trenują, ale na pewno można powiedzieć, że mają serce do treningów, które gdzieś tam ja widzę na sali, cały czas przygotowuję zawodników również, którzy walczą na galach zawodowych i akurat jeżeli chodzi o serce do walki, naprawdę im tego nie brakuje i niektórzy zawodnicy, którzy walczą zawodowo, mogli pozazdrościć chłopakom, bo naprawdę ciężko na treningu trenują, przykładają się do wszystkiego, dają całe, zawsze z siebie 100%, ale jeżeli chodzi o poziom sportowy, to jeszcze trzeba pracować, to jest troszeczkę inna liga, na przykład no te gale wszystkie sportowe, ACA czy coś, to wiadomo, że to jest zupełnie inny level i nie ma o czym mówić, tutaj jeszcze wiele lat treningów, tam zawodnicy po prostu całe swoje życie trenują, a nie przez kilka miesięcy, także nie możemy tutaj, Tomek, porównywać takich sportowców z zawodnikami tutaj, natomiast ten poziom, który dzisiaj pokazali, myślę, że jest satysfakcjonujący jak na te przygotowania, które mieli. W twojej ulubionej i ukochanej formule K1 oni mieliby szansę z Kasiuszem, któryś, albo Piotr, albo Paweł. Bardziej Paweł, bo to przecież Paweł się z nim stara. Tak naprawdę Piotr jest gdzieś tam w tle. Myślę, że jak najbardziej. W K1 tutaj widzę jego szanse duże. Gdzieś tam na tym sparingu on jest troszeczkę taki, że w gorącej wodzie kąpany, daje się ponieść emocjom i tak właśnie był na tym sparingu, że moim zdaniem pokazał 5% swoich umiejętności. Mógłby to zrobić w dużo lepszym stylu, w dużo lepszy sposób pokazać swoje umiejętności, które zdobył do tej pory. No ale wiadomo, że czasem jak są złe emocje, to nie zawsze człowiek jest w stanie kontrolować to i walczyć tak, jakby chciał, ale już tak jak... O. Ale dziś się udało. Chodzą te nogi, Poradku? Jest okej. Okay. Szkoła Radka? Tak. Szkoła Radka, właśnie to mówię. Znak firmowy Unika. Zaraz zrobimy wywiad, zaraz wrócimy do tego. No widzę, że jednak emocje to emocje, adrenalina rzecz, której się nie kupi. Tak jest, dokładnie, ale tak jak mówię, chłopaki super pracę robią, trenują ciężko, aż miło popatrzeć i nie tylko to ja tak twierdzę, ale również wszyscy trenerzy z naszego klubu, że chłopaki naprawdę się przykładają i mogą tutaj namieszać w tej federacji na pewno. To co, czekam na dalsze występy, na ich postępy. Przede wszystkim to, żeby się stali zawodnikami nie w gorącej wodzie kąpanymi, tylko tymi pełnoprawnymi, ale oczywiście emocji, nie możemy im zabraniać emocji, bo po to jest ta organizacja. Fame MMA zobowiązuje. Czekam na kolejne wyczyny chłopaków, czekam na kolejne pojedynki. Jak swoją ręką? Moja ręka leczy się, natomiast jeszcze w tym stanie nie jestem gotowy do walki. Walczę cały czas o to zdrowie, cały czas szczerze mówiąc, jeżdżę od lekarza do lekarza, bo bardzo chciałbym, żeby ta ręka już działała, bo jestem głodny walki i chciałbym już toczyć pojedynki i jakby z zazdrością pewną patrzę na zawodników, którzy mogą toczyć pojedynki na gali ACA. Bajsangur do mnie dzwonił wielokrotnie, pytał jak zdrowie, bo już wiem, że czekają też na mój pojedynek, także no, chciałbym być już gotowy do walki, ale myślę, że jeszcze troszeczkę czasu to jest potrzebne. To co, gratulacje dla ciebie, gratulacje dla całego Unii.
Dominika, no i oczywiście im pogratuluję osobiście, mówię o Pawle przede wszystkim, nie o Piotrze, tylko o Pawle, bo ich zawsze dwuosobowo, ale cóż, tak, tak. Cenne zwycięstwo. Jeszcze Tomek chciałbym tutaj wspomnieć, bo to jest robota chłopaków, moja, ale również trenera Przemka, który Szyszki. Tutaj, Szyszki, tak, Przemka Szyszki, który świetnie chłopaków przygotował, jeżeli chodzi o parter i o zapasowe, jest tutaj Przemo, także zapraszamy. Także to jest nasza Przemek, wspólna tutaj Przemek. Praca i jak widać praca naszego teamu tak przynosi fajne efekty, także dalej tak pracujmy. Oprócz tego Przemek, że przygotowuje Pawła, mnie przygotuje parterowo i zapaśniczo. Ja widzę naprawdę duże postępy u siebie, także mam nadzieję, że niedługo łapa będzie zdrowa i zobaczycie wszyscy mój poziom, jak teraz wygląda. Jest z Łodzi. Tak, ale jestem bardzo związany z Unikiem i niedługo Unik zobaczycie, dajcie nam chwilę i będzie najlepszym klubem w Polsce. A ja gratuluję Wam wygranej jako trenerskiemu sztabowi. No i co, czekam na kolejne występy. Dziękuję bardzo. Dzięki Przemku, dzięki Radny. Nie, jak coś to tak.